wchodząc do piekarskiej bazyliki, otwiera się przed tobą perspektywa nieba. Z gwarnej i ruchliwej ulicy Bytomskiej, wstępując w progi świątyni, wchodzisz w przestrzeń sakrum. Ciemne wnętrze bazyliki, rozświetlone przez światło, sprzyja modlitwie. Wchodzisz w mury omodlone. Uklęknij i popatrz w troskliwe oczy Matki. Ciemne wnętrze świątyni, rozświetlone przez mocne światło, wydobywa przed nami każdy detal sklepienia bazyliki. To przejście z ciemności do światła. Jakaś metafora ludzkiego życia. Tylko w światłości świata, Jezusie Chrystusie, możemy odnaleźć pewną drogę do portu zbawienia. Idziesz śladami wielkich pielgrzymów, takich jak święty Jan Paweł II czy król Jan III Sobieski. Przede wszystkim jednak kroczysz szlakiem wielu bezimiennych pielgrzymów, kobiet i mężczyzn, młodych i starszych, prostych i wykształconych. Ich historia życia dobrze jest znana Bogu, bo przecież imię każdego z nas jest wyryte na dłoniach Bożych. Podnieś głowę do góry. Już u wejścia do bazyliki święty Piotr Apostoł wskazuje ci właściwy kierunek. Patrz w górę. W czasie mszy świętej kapłan raz jeszcze zachęci cię do tej postawy. Powie: w górę serca, a ty odpowiesz: wznosimy je do Pana. Grawitacja ludzkich spraw przyciąga nas do twardej ziemi. Liturgia uskrzydla nas, daje nam przedsmak uczty. Dym kadzidła unosi się do góry, a wraz z nim nasza modlitwa. Otwiera się przed tobą perspektywa piekarskiego nieba. Spójrz na aniołów i świętych, którzy wraz z apostołem, świętym Pawłem, przypominają każdemu z nas: jesteś tu tylko na chwilę, przejazdem. Nasza bowiem ojczyzna jest w niebie. Stamtąd też jako zbawcy wyczekujemy Pana naszego Jezusa Chrystusa, który przekształci nasze ciało poniżone na podobne do swego chwalebnego ciała, tą potęgą, jaką On może także wszystko, co jest, sobie podporządkować. Kierując wzrok ku prezbiterium, zaczynasz kontemplować prawdę o wielkim triumfie Maryi. Jej ukoronowanie to wypełnienie wszystkich zamysłów Bożych względem tej, która cała czysta, błogosławiona jest między niewiastami. Aniołowie na firmamencie piekarskim chwalą majestat i królowanie niepokalanej, zastygli w postawie adoracji i uwielbienia. Obrzęd koronacji odbywa się w asyście dwóch świętych z rodu Odrowążów, błogosławionej Bronisławy i świętego Jacka. Koronacja pełna godności i nie z tego świata. Bóg wywyższa pokornych, a strąca wyniosłych stron. Pielgrzymie, czym koronujesz każdy swój dzień? Czym zwieńczysz to swoje ziemskie wędrowanie? Popatrz na Maryję i ucz się od niej, jak kroczyć drogą pokornych. Na piekarskim firmamencie widzimy pary aniołów trzymających w rękach atrybuty odnoszące się do wezwań litanii loretańskiej.
Nawet wtedy, kiedy w bazylice cisza, aniołowie oddają cześć swojej i naszej królowej. Pierwsza para trzyma wieże, symbolizujące wezwania. Wieżo Dawidowa, wieżo z kości słoniowej. Następni dzierżą w dłoniach domek i różyczkę dla zobrazowania kolejnych wersów litanii. Domie złoty i różo duchowna. Kolejni przywołują wezwania. Bramo niebios, arko przymierza, gwiazdo zaranna, pocieszycielko strapionych, zwierciadło sprawiedliwości. Przedostatnia para wzywa do modlitwy słowami: stolico mądrości, święta Panno nad Pannami. Ten triumf Maryi kończą czterej aniołowie, którzy z przyłożonymi do ust surmami rozgłaszają na cztery strony świata sławę Maryi. Patrząc dalej, widzimy namalowane sceny z życia Jezusa i Maryi. Wyróżnia się szczególnie siedem medalionów, które ilustrują siedem boleści Matki Bożej. Przez wiele ucisków trzeba nam wejść do Królestwa Niebieskiego, nauczał święty Paweł. Takie też było życie Maryi. Otto Kowalewski przypomina nam o tym, umiejscawiając na piekarskim niebie właśnie te trudne chwile Matki Bożej. Ci, którzy we łzach sieją, rządź będą w radości. U szczytu sklepienia pojawiają się wizerunki świętych. Na sklepieniu krzyżowo-żebrowym pojawiają się święty Dominik i błogosławiony Szymon Sztok. W polu drugim święta Jadwiga Śląska i święta Anna. Następni święci to Alfons Maria Liguori i Alojzy Gonzaga. W ostatnim polu znajduje się święta Scholastyka i święty Bernard z Clairvaux. Święci z różnych epok, z różnych krajów i stanów społecznych mówią do nas: odważ się być świętym.